Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu, które poświęcone będzie bezsenności. Będę Państwu chciał dowieść i przekonać do tego, iż pierwszym krokiem w leczeniu bezsenności jest stosowanie leków ziołowych. Ale żeby do tego przejść, to zacznijmy od samej definicji bezsenności. No jest ich kilka w przestrzeni publicznej. Wedle Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób to jest niedostateczna ilość lub jakość snu, która występuje co najmniej 3 razy w tygodniu przez minimum 1 miesiąc i istotnym warunkiem jest znaczne pogorszenie samopoczucia lub złe funkcjonowanie w ciągu dnia jako objaw wtórny tych zaburzeń. Definicja amerykańskiego towarzystwa ma bardzo podobną treść. Generalnie można to powiedzieć, jaki jest koń każdy widzi, bo kto cierpi na bezsenność, to wie, o czym jest mowa. Proszę Państwa, co do bezsenności, no to musimy zacząć od stylu życia. Styl życia jest zawsze na pierwszym miejscu w jakiejkolwiek terapii i polega to na tym, że należy zredukować ilość stresu, to jest najważniejszy czynnik, który nam może spowodować bezsenność. Może to się odbyć na przykład przez to, że przed snem odbywamy jakiś dłuższy spacer, bądź puszczamy relaksacyjną muzykę, że mamy też, prawda, wietrzenie pokoju przed snem, sprzyja łatwiemu zasypianiu, codzienne kładzenie się o tej samej porze, unikanie drzemek w ciągu dnia. To jest szczególnie ważne u osób starszych, bo starsze osoby często śpią, drzemią w ciągu dnia i potem mają kłopot z bezsennością, zmienia się im w ogóle aktywność snu. No i też pamiętać trzeba o preparatach ziołowych, ale też o pewnych takich produktach żywnościowych, które mogą przyczynić się do tego, iż łatwiej zaśniemy. Takim produktem będzie na pewno sok z wiśni, tak się jest udowodnione, i miód pszczeli również taki efekt wywoła. Jeżeli chodzi o stres, no stres to jest choroba cywilizacyjna. Dotyczy nie tylko gatunku Homo sapiens, ale także innych stworzeń, jak tu widzimy na tym rysunku. Rekomendowanie w przypadku stresu leków syntetycznych nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście one mają swoje miejsce w terapii, ale należy je traktować jako substancje, które należy podawać dopiero w drugim etapie. Przynajmniej tak my w Centrum Ziół Lecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy. Dlaczego? Dlatego, że stosowanie leków syntetycznych niesie ze sobą sporą ilość działań niepożądanych i na jedno chciałem Państwu zwrócić uwagę, bo to nie jest takie działanie niepożądane, które się często podkreśla. Mianowicie one działają na całą psychofizykę i nie wolno po nich prowadzić samochodu, bo sprawność intelektualna, sprawność psychofizyczna jest gorsza właśnie po tych lekach. Jak długo trwa taka gorsza sprawność? No macie tu Państwo przykład trzech substancji leczniczych, które wchodzą w skład różnych leków i one po prostu potrafią nawet przez 3 dni powodować, iż osoba zażywająca ten produkt będzie miała obniżoną sprawność psychofizyczną. A gdy na przykład, załóżmy, starsza pani, którą mamy tutaj na rysunku, zażywa taki produkt dzień po dniu, to ta poprzednia dawka z dnia poprzedniego nie zdąży się jeszcze rozłożyć. I ona się kumuluje w organizmie. Więc proszę Państwa, mamy poważny problem, bo na naszych drogach jest sporo osób, które co prawda nie wypiły alkoholu, a jednak są jakby po alkoholu. Zatem to jest jedna z głównych przyczyn, że leki syntetyczne należy stosować, ale dopiero po tym, gdyby leki ziołowe nie działały. A one są dość skuteczne, zwłaszcza w tych pierwszych okresach bezsenności. Tutaj Państwo macie cztery takie surowce zielarskie, najczęściej stosowane w bezsenności. Liść melisy, rzeczki chmielu, męczennica i kozłek lekarski. Omówię trzy z nich bardziej szczegółowo.
Ziele melisy. Ziele melisy, proszę Państwa, znany surowiec zielarski od wielu, wielu lat. Bardzo bezpieczny, bardzo popularny, stosowany u małych i dużych. Nie jest to silny środek przeciwuspokajający, ale w niektórych przypadkach czasami wystarczy. Tą dobrą właściwością ziół jest również to, że one działają rozkurczowo na mięśnie gładkie. Jak Państwo wiecie, ci, którzy mają ten problem związany z emocjami, często te emocje zawieszają się w ciele. One w ciele stanowią taki element polegający na tym, że czujemy kulę w gardle, ściskanie w sercu, ściskanie w dołku, jak to pacjenci powiadają, jakieś problemy natury brzusznej. My po prostu mamy też objawy z układów wewnętrznych, które są de facto somatyzacją zaburzeń emocjonalnych. I tutaj w przypadku ziół mamy to dobre działanie, że one działają rozkurczowo na mięściówkę gładką, z której zbudowane są te wszystkie substancje. Jeżeli te wszystkie narządy, jeżeli chodzi o leki syntetyczne, one działają również biorelaksacyjnie, ale głównie na mięściówkę prążkowaną, czyli mięśni szkieletowych. Ponadto melisa ma inne działania, o których może nie będziemy w tej chwili mówić, bo nie ma, jakby nie są to kierunkowe działanie w przypadku chorób układu, w przypadku chorób bezsenności. Zachęcam Państwa, jeżeli ktoś chce więcej się na ten temat dowiedzieć, do lektury profilaktyki zdrowotnej i fitoterapii. To książka, którą miałem przyjemność i honor napisać z panią profesor Iwaną Wawer i ona jest dostępna w księgarniach i w internecie. Można się z niej dowiedzieć właśnie w takiej formie, jak tutaj Państwo widzicie, o liściu melisy, w formie mapy myśli, jaki sposób dane surowce zielarskie działają. Oczywiście są tam również opisy, tam jest 350 stron, więc bardzo dużo informacji dotyczących zdrowia. Drugi surowiec zielarski to szyszki chmielu. I te również, podobnie jak liści melisy, działają uspokajająco i rozkurczowo, ale one również poprawiają działanie enzymów trawiennych, zwiększają ich aktywność. Ja wspominałem Państwu o tym, że często osoby, które nie mogą zasnąć, to te osoby też je przejadły przed snem. I tutaj zastosowanie takiego surowca jak szyszki chmielu może mieć działanie prozdrowotne, bo może powodować jednoczesne poprawę trawienia. I te problemy żołądkowo-jelitowe nam się szybciej wyciszą, więc mamy jeszcze oprócz działania rozkurczowego, działania uspokajającego, również działanie poprawiające trawienie. I jest jeszcze jedna właściwość, która jest godna zauważenia w przypadku szyszek chmielu, mianowicie one powodują działanie estrogenopodobne. Co to za działanie, dlaczego ono jest ważne? Ważne jest ono szczególnie dla pań będących w okresie okołoklimakteryjnym, bo te panie mają deficyt estrogenów i te objawy klimakteryjne po szyszkach chmielu się łagodzą, zwłaszcza gdy połączy się z innymi surowcami zielarskimi. My w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza najczęściej łączymy w preparacie takim, który wykorzystujemy do leczenia, do łagodzenia objawów klimakterium szyszki chmielu, łączymy z kłączem plus, ekstraktem z kłącza pluskwicy. Takie połączenie jest bardzo szerokospektralne, bardzo dobrze działa, więc on się szczególnie dobrze tutaj nadaje do leczenia, do pomocy w bezsenności w okresie okołoklimakteryjnym. Kolejny surowiec, taki kardynalny, uważam, najważniejszy w leczeniu, najsilniej działający, uspokajający, to proszę Państwa, korzeń kozłka. Korzeń kozłka to również bardzo silne działanie uspokajające i także działanie rozkurczowe na mięśniówkę gładką. Korzeń kozłka jest dobrze, bardzo opisany. Tutaj macie Państwo źródła, Europejska Agencja Leków tutaj dość szeroko tą monografię przedstawiła, więc on jest bardzo dobrze udokumentowany naukowo. I w przypadku korzenia kozłka
Najlepiej on działa, gdy go połączymy z szyszkami chmielu. Połączenie z szyszkami chmielu powoduje u pacjentów ośmiokrotnie silniejsze działanie tego kozłka, ale nie przedłuża jego długość, bo kozłek działa, proszę Państwa, on ma czas połowicznego rozpadu no, pół godzina i po godzinie jest go połowa, jest, on się rozkłada, metabolizowany jest przez wątrobę, potem po następnej godzinie jest go 1/4 dawki podanej na początku. Co to, jakie to ma znaczenie? To ma bardzo duże znaczenie, dlatego że on się nie kumuluje w organizmie. Jeżeli nawet obudzimy się w nocy, bo na przykład mamy taki styl bezsenności, że obudzimy się w nocy i nie możemy potem zasnąć, to zastosowanie takich preparatów z kozłkiem i szyszkami chmielu powoduje, że my na krótko, na 2 godzinki będziemy jeszcze pod działaniem tego produktu, a później już będziemy całkowicie wyczyszczeni z niego, w cudzysłowie, i już tego efektu nie będzie. Co ma oczywiście znaczenie duże u osób, które muszą wstać rano na przykład i pojechać samochodem do pracy. Więc to jest ten krótki okres działania, to jest zaleta, a nie wada ziół. Mamy tych preparatów na rynku mnóstwo. W wielu z nich występuje połączenie oczywiście chmielu i kozłka. Tam oczywiście inne składniki też powinny być, ja jeszcze do nich się teraz odniosę. Natomiast najlepiej działającym preparatem to są te preparaty, które są na bazie alkoholowej. Dlatego też tytuł mojego dzisiejszego spotkania z Państwem to jest po prostu skład preparatu ziołowego, który wykorzystujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza i on jest na bazie alkoholu, czyli taki preparat, 2-3 łyżeczki takiej receptury, jak tutaj Państwo widzicie, łączymy z odrobiną wody i to tak naprawdę z niewielką ilością wody w kieliszku i podajemy doustnie. Dlaczego to jest tak ważne, żeby tak właśnie podawać? Dlaczego to jest tak ważne, żeby dać niewielką ilość wody? Chodzi o to, aby preparat wchłonął się w jamie ustnej. W jamie ustnej mamy skrot podjęzykowy, który przyspiesza wchłanialność substancji zdrowotnych i stosując tego typu metodę możemy doprowadzić tą substancję prozdrowotną, leczniczą bezpośrednio do krwi, tak jakbyśmy podali ten preparat w postaci iniekcji, czyli zastrzyku. Można tak zastosować, bo co by było, gdyby na przykład była ta mieszanka ziołowa i napar byłby wypity w sposób taki, albo kapsułka na przykład. No wtedy produkt trafia wpierw do jamy ustnej, potem do żołądka, potem do dwunastnicy, potem do jelit i stamtąd się wchłania do krwi, ale to nie jest krew obwodowa, tylko krew, która idzie do wątroby i ten produkt przechodzi przez wątrobę i metabolity tego produktu dopiero są aktywne biologicznie, więc to trwa. Jeżeli nam chodzi o szybkie działanie, a ta receptura jest przygotowana do działania szybkiego, to podajemy ją do roztworu wodnego niewielkiej ilości. Pół na pół mieszamy z wodą i taką formę wypijamy. No nie będzie to może specjalnie smaczne, ale będzie za to bardzo skuteczne. Efekt powinien pojawić się po paru minutach. To jest receptura, która ma też inne składniki, takie jak nalewka ziela serdecznika, nalewka skratostanu głogu i te dwa składniki mają bardzo dobre działanie na serce. Okazuje się, że tego typu receptura sprawdza się też znakomicie w emocjonalnych zaburzeniach pracy układu krążenia, np. kołatanie serca nerwicowe, czy też skoki ciśnienia tętniczego po stresie. To właśnie jest przyczynowe leczenie, można zastosować. Prawdopodobnie będziecie Państwo zadowoleni i te efekty będą bardzo dobrze. Więc ta receptura. Tak, i teraz dlaczego krople, czyli alkoholowe ekstrakty z ziół uspokajających są najlepszym, moim zdaniem, formą leczenia? Otóż, proszę Państwa, lat temu bodajże 10, na łamach przeglądu psychiatrycznego bodajże, ukazały się takie 10 cech idealnego leku nasennego. I cóż tam my czytamy w tych rekomendacjach? Otóż tak. Lek taki powinien szybko działać. No, proszę Państwa, nic tak szybko nie działa, jak produkt, który poda się doustnie w rozcieńczeniu wodnym i on się nam bezpośrednio szybko wchłonie
z jamy ustnej do krwioobiegu i od razu zadziała na nasz organizm, a głównie tu chodzi o, o działanie na mózg. Szybka, skuteczna indukcja snu. No, jeżeli uzyskamy ten szybki efekt szybkiego wchłaniania, to ta indukcja będzie skuteczna i będzie szybka. Trzeci punkt. Zachowanie naturalnego profilu snu. Efekt, okres półtrwania głównego składnika, jakim jest kozłek, to jest 1 godzina. Zatem już później ten sen będzie szedł tymi swoimi fazami naturalnymi, którymi się powinien. On nie będzie sterowany cały czas poprzez lek syntetyczny, poprzez lek tylko będzie po prostu powoli, powoli narastał. Brak wpływu na sprawność w ciągu dnia, krótki czas działania sprawi, że rano chory nie będzie odczuwał jego działania. Po prostu on ulegnie rozkładowi. Proszę Państwa, chciałbym Państwa zachęcić, widzę, że tutaj Państwo już piszecie do mnie, bardzo się cieszę. Ja po zakończeniu tego tutaj wystąpienia będę na te pytania odpowiadał. Jeżeli Państwo macie te pytania, to zadawajcie. Ale wróćmy do tych 10 cech idealnego leku nasennego. Więc piąty punkt. Brak działań niepożądanych interakcji. Jest to preparat złożony z bardzo takich przebadanych produktów zielarskich, dobrze po prostu współdziałających ze sobą i też produktów, które mają bardzo bogatą historię stosowania. Zatem interakcje czy działania niepożądane tutaj nie występują. Praktycznie nie spotykaliśmy się z takim działaniem. Kolejna sprawa, brak rozwoju tolerancji. Jak ktoś krótko działa, to też nie ma tej tolerancji. Tolerancje szczególnie i uzależnienia są spowodowane wtedy, kiedy środek działa w sposób ciągły. Kiedy na przykład jesteśmy ciągle pod działaniem tych środków. A leki syntetyczne, o których wspomniałem, z grupy benzodiazepin, tak właśnie działają. Tak, no to jest brak ryzyka uzależnień, czyli 7 punkt jest też tutaj jak najbardziej aktywny. Brak objawów odstawienia. Jak nie ma uzależnień, proszę Państwa, to też nie ma braku, to też nie ma objawów uzależnienia. Możliwość stosowania niezależnie od wieku. No to jest tradycyjny lek roślinny. Ta receptura to jest receptura tradycyjnego leku roślinnego i skuteczność, bezpieczeństwo oparte o tradycję. I jest on stosowany od wielu, wielu lat. Tego typu połączenia, jak tam występują, są stosowane od bardzo wielu lat w różnych produktach leczniczych i one są bezpieczne. Ich własności terapeutyczne są potwierdzone i spełnia to kryterium tego punktu. No i duża szerokość terapeutyczna. I właśnie o tym z Państwem wspominałem, że w przypadku działania na sen jak najbardziej się sprawdzi. W przypadku, gdy taka osoba ma po prostu takie jakieś objawy dotyczące wielkich problemów, takich zdrowotnych, takich powiedzmy natury powiedzmy ściskania w gardle, ściskania w dołku, jakichś takich tego typu objawów, no to oczywiście też się to sprawdzi w tym przypadku, bo działa rozkurczowo. Jeżeli chodzi o działanie, proszę Państwa, takie związane z kołataniem serca, ze skokami ciśnienia związanymi z problemami emocjonalnymi. Jeżeli to jest sytuacja, gdzie mamy jakieś zaburzenia trawienia i tutaj też mamy jakieś problemy tego typu, to też się nam to poprawi, bo on ma takie efekty. Te surowce mają takie działanie. Tak więc naprawdę w bardzo wielu kierunkach można ten produkt działać, nie tylko w kierunkach, które mają działanie na emocje. Proszę Państwa, czy jest jakaś alternatywa do tych preparatów, które Państwu tutaj dam? Ja mówię o alkoholu, no ale mamy dzieci, prawda? I co z dziećmi? U dzieci nie stosuje się preparatów na bazie kropli alkoholowych, ale można, proszę Państwa, można też tutaj pomyśleć o tym, żeby takie działanie poczynić. Mianowicie, jak to się robi? W przypadku, kiedy nie mamy dostępu do na przykład syropów, które pokazałem Państwu, czy miodu pszczelego z dodatkiem ekstraktu z głogu i melisy, możemy zastosować również krople ziołowe, tylko musimy je rozpuścić w ciepłej wodzie, nawet gorącej wodzie, żeby alkohol odparował. Alkohol paruje w temperaturze 62 stopni.
I możemy po prostu tutaj tego typu podjąć działania i ten alkohol odparuje, a substancje czynne zostaną. Ale jak mamy dostęp do preparatów będących na bazie syropu, na przykład my tu mamy taki produkt, którym wykorzystujemy miód pszczeli, który już sam z siebie działa uspokajająco, liść melisy, korzeń kozłka, szyszki chmielu, kwiat rumianku, kwiat lipy, tak tego połączenie jest słodkim, dość dobrym w smaku produktem i można go stosować u dzieci. Jedną, czasami dwie łyżeczki, one też będą działały uspokajająco, będą usposabiać do snu, więc można tego typu działania podjąć. I on się też bardzo szybko wchłania, bo gdy go nie rozcieńczymy wodą, tylko podamy sauté, to wtedy też ten miód, ten słodki właśnie dodatek będzie powodował szybkie wchłanianie się w obrębu układu oddechu, układu jamy ustnej i górnej części przedpokarmowego, czyli będzie też trafiał od razu do krwi obwodowej. I drugi produkt, który się składa z miodu, w zasadzie w bardzo wysokim stężeniu i wyciągu liścia melisy i kwiatostanu głogu. Pamiętam taką panią profesor Strzelecką, która jeszcze jest takim nestorem ziołolecznictwa polskiego, szef katedry farmakognozji z Warszawy, były szef emerytowany, mówiła, że nic po niczym tak dobrze nie śpi, jak po miodzie z głogiem i melisą. Także to taka dygresja. Więc pani profesor Strzelecka bardzo lubiła ten produkt. Rzeczywiście ten sen również po tym występuje. Pamiętajcie Państwo jeszcze o jednym aspekcie bezsenności. Mianowicie czasami są pacjenci, którzy cierpią na bezsenność, która pojawia się w ten sposób, że zasypiają w miarę dobrze, ale wybudzają się o godzinie 3, 4 w nocy, 2 i mają natłok myśli, nie mogą się pozbierać i nie mogą zasnąć ponownie. To jest model bezsenności, do których oczywiście wszystkie te receptury pasują, bo możemy podać o tej godzinie 2 czy 3 temu pacjentowi, jeżeli staje na przykład o godzinie 7 czy o 6, bo się zdąży, że tak powiem, wypłukać z tych substancji. Ale to jest taki model bezsenności, który czasami występuje w zaburzeniach nastroju typu depresyjnego. No, może tak właśnie wtedy być też to powód do tego, żeby zastosować również u tego pacjenta preparaty na bazie dziurawca. I my stosujemy taki preparat, gdzie łączymy ekstrakt dziurawca z ekstraktem żeńszenia. Jedną, dwie kapsułki dziennie. One mogą, zwłaszcza w takiej jesienno-zimowej zaburzeniach nastroju typu depresyjnego, być skuteczne. Pamiętajcie też Państwo o tym, że oprócz wtedy tych środków, które działają na sen, na bezsenność, to też możemy zastosować jeszcze coś, co może usprawnić temu pacjentowi funkcjonowanie w ciągu dnia. Oczywiście stosując preparaty z dziurawca musimy brać pod uwagę, że może on wchodzić w interakcję z pewnymi lekami, typu na przykład warfaryna, to działa przeciwciepliwie, cyklosporyna, szczególnie tu są groźne interakcje, ale też z wieloma innymi środkami leczniczymi. Więc jeżeli mamy jakieś inne leki, tutaj warto się konsultować z lekarzem. To zawsze, proszę Państwa, zawsze pamiętajcie o tym, że to, co ja mówię tutaj przez tą kamerkę, co mnie oglądacie, to jest wszystko informacyjne działanie. To nie jest porada lekarska. Korzystajcie z usług lekarzy, konsultujcie się z farmaceutami w sklepach, w aptekach. Pytajcie się po prostu o to fachowych pracowników służby zdrowia, dlatego że no, możecie jeszcze coś przegapić. Więc gdybyście Państwo jakieś pytania mieli, takie poza oczywiście, to proszę pamiętajcie, że lekarz jest, zwłaszcza rodzinny, do dyspozycji póki co bez jakichś specjalnych kolejek. Więc to na pewno by tu było dla Państwa dobre. Kończąc, proszę Państwa, jak zwykle zachęcam do zakupu dwóch pozycji, w których możecie znaleźć Państwo szczegółowe opisy koncepcji terapeutycznej, które stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, a to jest właśnie Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza Sroki. I druga pozycja, czyli profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, gdzie opisujemy zioła, ale też opisujemy różne inne metody profilaktyczne, które powinny być stosowane, po których stosowaniu będziecie Państwo zdrowsi albo nie zachorujecie w ogóle. A teraz pozwólcie Państwo, że przeniosę się tutaj do pytań, które napłynęły. I tutaj od początku może postaram się
za pytania odpowiedzieć. Dzień dobry, nic nie słychać, ale chyba było słychać jednak, bo to jest chyba jednostkowe. Tu ktoś pisze, że dobrze słychać. Idziemy do pytań, idziemy pytań, pytań, pytań. Na razie mnie tylko witają pacjenci. A ziołowe suplementy nie wpływają na jazdę samochodem? No wpływają, gdy zastosujemy je bezpośrednio przed tą jazdą, to zadziałamy, zadziałają preparaty ziołowe. Oczywiście, że zadziałają, ale gdy stosujemy je przed snem albo gdy się budzimy w nocy, to one mają za krótki okres działania, żeby zadziałały, dotrwały w swoim działaniu do rana. Więc tutaj właśnie jest to bezpieczeństwo. Czy można mieć nietolerancję melisy? Można mieć tolerancję melisy, jak też i innych ziół. To nie jest nic dziwnego, nawet ludzie są uczuleni na rumianek, no po prostu tak jest. No. Produkty naturalne również mogą powodować nietolerancje czy alergie. Czy link do sklepu można prosić? Te receptury znajdziecie Państwo pewnie w Centrum Zielarstwa Ojca Grzegorza i też w sklepach zielarskich, które te produkty na pewno będą miały. Tak, obecnie biorę najmniejszą dawkę Tritico na regulowanie snu. Chcę od tego odejść. Melatonina, tryptofan nie pomagają. Co w zamian? No ja bym zasugerował Pani, tu jest Pani Aga, ja bym Pani zasugerował, żeby zastosować może te krople, tą recepturę kropli i zobaczyć, jaka będzie sytuacja. Możemy i może Pani je połączyć właśnie z lekami właśnie, które Pani bierze. Gdzie można książkę kupić? Więc proszę Państwa, no można, mogą być, one są dostępne w internecie, znajdziecie na pewno na stronach Bonimedu, będą bez problemu dostępne. Panie doktorze, jak mogę sobie pomóc od 3 lat bezsenność? Leczę się na ciśnienie. I tutaj są środki na ciśnienie. Proszę Państwa, proszę Panią, panią, tak, proszę Panią, może Pani zastosować te preparaty, które Pani powiedziałem. Może Pani połączyć też preparat na przykład w kapsułkach z preparatem w kroplach. My mamy różne. Natomiast jeżeli by rzeczywiście jakiś problem był, bo jak tu jest 3 lata bezsenności, to już trzeba by było się zastanowić nad tym, co się takiego dzieje. Musielibyśmy może porozmawiać, bo to jest już jednak nie byle jaka bezsenność, bo trwająca aż 3 lata, więc wolałbym mieć więcej informacji, dlaczego tak się dzieje, że jest ta bezsenność, bo może być jeszcze coś pod spodem. Jakie zioła połączyć w leczeniu fibromialgii, gdzie oprócz bezsenności chory boryka się z silnym bólem? No faktycznie fibromialgia. Proszę Państwa, ciekawe efekty osiąga się stosując preparaty na bazie dziurawca, ale także używamy fibromialgii, docieramy jakby do tej psychiki poprzez działania terapeutyczne wynikające z medycyny manualnej. Są pewne techniki terapeutyczne, które można zastosować fibromialgii i te efekty bólowe będą mniejsze, ale do tego jeszcze się może okazać, że będzie się lepiej przy tym spało. Także fibromialgia jest chorobą, która ma zawieszenie w emocji, ma podłoże w emocjach, więc myślę, że tutaj tego typu zestawienie, preparaty ziołowe, o których wspominałem tutaj, plus jeszcze działanie manualne, no to by trzeba było się skontaktować bezpośrednio, może się uda kogoś polecić w miejscu zamieszkania Pani. I teraz czytamy dalej. W sklepie internetowym, tak, no tu jest pokazane, gdzie tą książkę kupić. Czy można stosować, czy przy stosowaniu ziół na boreliozę można te krople stosować? Nie będzie interakcji. Spokojnie, nie ma problemu. Może Pani to łączyć z innymi preparatami ziołowymi. Zasypiam wieczorem bez kłopotów, budzę się w środku nocy wyspana i niestety rzadko kiedy zasypiam ponownie. Wieczorne środki ziołowe na dobry sen nie są skuteczne. No właśnie tutaj Pani Ludwika, właśnie o tym mówię, że w momencie wybudzenia proszę zastosować sobie taką większą dawkę tej kropli, na przykład 3, nawet 4 łyżeczki, to jest bezpieczny produkt. Być może właśnie po tym Pani uzyska ten efekt, że znowu Pani będzie mogła zasnąć swobodnie. Oczywiście podkreślam,
Proszę stosować niewielkie ilości wody do rozcieńczenia tej kropli, wtedy będzie ten efekt szybszy. A interakcje walerianny z substancjami cytochromu P450. Proszę Państwa, no, waleriana, jak powiedziałem, działa w sposób 1 godzina, więc tutaj należy spokojnie, może być spokojnie stosować te inne leki syntetyczne. Proszę Państwa, no, P6, cytochromy P450 się metabolizują wszystkie leki. Alkohol się metabolizuje, sok z grejpfruta się metabolizuje. Także tutaj my nie unikniemy interakcji, tylko chodzi o to, czy te interakcje są istotne dla naszego zdrowia, czy nieistotne. Czy mamy jakiś duży problem z tym? Jeżeli on się metabolizuje w ciągu 1 godziny, to tutaj nie ma istotnych interakcji. Ja mówiłem o interakcjach dziurawca w kontekście cyklosporyny, którą się stosuje na przykład w przypadku przeszczepów, po przeszczepach, czy też warfaryny, która działa na krzepliwość krwi. I jak się stosuje łącznie z dziurawcem, może działać zbyt słabo i tej krzepliwości nie obniżać, a to może skończyć śmiercią pacjenta. Tak więc tu jest problem. Natomiast co do waleriany, spokojnie, ja nie widziałem żadnych tutaj niebezpieczeństw w tej kwestii. Tak, słyszałem, że jeżeli budzimy się między 2 a 3 w nocy, to mogą być problemy z wątrobą. Nie wiem, czy tutaj jakaś jest. To na pewno są takie domniemania ze strony medycyny chińskiej, która pewne kwestie tak określa. Jakoś nie mam takiej korelacji. Przy lekkiej cukrzycy można brać te zioła. Tak, jak najbardziej można, bez żadnego problemu. Chmiel, estrogeny, czy dla mężczyzn takie kropelki na pary, a dla kobiet z chorobami estrogenozależnymi, czy można stosować. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma na przykład nowotwór, który jest zależny, na przykład dla raka piersi zależnego od estrogenów, to wtedy należy się skonsultować z lekarzem, czy ten chmiel nie będzie tutaj przeszkodą. Natomiast jeżeli chodzi o problemy z działaniem estrogenopodobnych u mężczyzn, rzeczywiście jest tak, że wysokie dawki chmielu były w przeszłości stosowane dla pogorszenia libido u mężczyzn, którzy to libido mieli zbyt duże. Tak samo jak niepokalanek mnisi też był stosowany z tego tytułu, nawet z tego tytułu nazwa pochodzi. Natomiast no, to są działania, które w dużej mierze nie będą oddziaływały na libido mężczyzn i myślę, że nie będzie tutaj wielkiego problemu w erekcji, czy też nie będzie problemu z zainteresowaniem płcią przeciwną. Nie spotkałem się z takimi działaniami, przynajmniej jeszcze takimi objawami niepożądanymi. Po beta-blokerach, lekach syntetycznych, zdarzało mi się takie pretensje od pacjentów mieć, że problemy były z erekcją, natomiast po tym chmielu jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi o tym mówił. Teoretycznie może coś takiego się zdarzyć, ale ja nie spotkałem się z czymś takim. Czy warto robić ekstrakty z suszonych, kupionych ziół? Można oczywiście jak najbardziej takie ekstrakty robić. Tak się zwykle robi ekstrakty. Czasami robi się z ziół surowych, ale to najczęściej są to suszone surowce. Kolejne pytanie. Uzupełniam ekstrakty. Zaraz, bo mi to przeleciało. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze, tutaj chyba jedna osoba, drugi odpowiada. Już rozumiem. Jakie można pić zioła przy menopauzie? Proszę Państwa, przy menopauzie stosuje się kilka surowców zielarskich. Tenże rzeczony chmiel, o którym już Państwu mówiłem, pluskwicę groniastą, koniczynę łąkową, można stosować niepokalanek mnisi, można stosować preparaty na bazie soi. To wszystko są produkty, które mogą być używane w okresie okołomenopauzalnym. One są dobrym rozwiązaniem. Z naszych obserwacji wynika, że pacjentki, które wchodzą w okres okołoklimakteryjny i te panie stosują na przykład preparaty ziołowe do redukcji objawów, one
w miarę miękko przechodzą w okres klimakterium i sprawa się zamyka. Zazwyczaj to jest tak, że, na przykład, że my stosujemy taki produkt z chmielem i z pluskwicą w dawce 2 kapsułek dziennie. Po jakimś czasie, gdy pacjentka odczuwa redukcję dolegliwości, stosujemy 1 kapsułkę dziennie, potem nawet pół, co drugi dzień kapsułkę. I ta pani tak powolutku, powolutku, jak na takim spadochronie spada na ten łagodny oczywiście okres pomenopauzalny i czuje się dobrze. Natomiast stosowanie preparatów syntetycznych przy menopauzie no jest w ogóle kontrowersyjne, bo to nie jest choroba. Prawda? To jest stan fizjologiczny, tak? Ciąża nie jest chorobą. I teraz pytanie, czy stosowanie leków syntetycznych jest wskazane. Oczywiście, jeżeli ktoś ma bardzo burzliwe objawy, nie radzi sobie z nimi, no to nie ma wyjścia, żeby móc sobie jakoś z nimi poradzić, to wtedy te preparaty lecznicze się stosuje. Natomiast jeżeli ktoś stosuje preparaty, jeżeli ktoś nie ma takich burzliwych objawów, wystarczą zioła, no to wystarczą zioła. Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, medycyna, którą ja tutaj Państwu przedstawiam, to jest medycyna komplementarna. To są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, żeby implementować do procedur medycznych leki naturalne. Dlaczego? Dlatego, że Światowa Organizacja Zdrowia w takim programie, który kończy się właśnie w tym roku, trwał 10 lat, no, namawiała rządy, lekarzy, farmaceutów, żeby łączyli medycynę naturalną z tymi procedurami medycznymi, które normalnie są stosowane. No, jak to łączenie w Polsce wygląda, to Państwo chyba wiecie, jako osoby leczące się. Natomiast WHO promuje tego typu działanie. I teraz są sytuacje, gdzie my musimy się odwołać do leków syntetycznych, bo nie ma innego wyjścia. Są choroby psychiczne, gdzie ja nie widzę w psychozach dla ziół jakiejś specjalnej roli. Być może ja to zobaczę, być może tak będzie, ale ja póki co tego nie widzę. Widzę na przykład rolę w psychozach witamin z grupy B, kwasów omega-3, ale ziół, wydaje mi się, że tu nie, to nie jest ta droga. Tutaj trzeba uderzyć lekiem syntetycznym. Gdy ktoś ma bezsenność i nic nie działa, no to trzeba syntetyczny lek działać. Ale jeżeli można próbować ziołami, to trzeba ziołami, stylem życia, po prostu łagodną perswazją. Mówiłem to Państwu, po raz kolejny powtarzam, organizm nie lubi brutalnej ingerencji. On lubi delikatną perswazję. Organizm jest jak kobieta. Jeżeli zbyt silnie naciśniemy i będziemy zbyt napastliwi, to się zamknie. To się zamknie i będzie miała focha. My nie potrzebujemy, żeby organizm nam się tutaj fochami obruszał. My mamy mieć łagodną perswazję i on ma ustąpić pod tą perswazją. I mam nadzieję, że stosując preparaty ziołowe, takie będziecie Państwo mieć. Ale oczywiście pamiętajcie o tym, że są lekarze, są inni pracownicy służby zdrowia, którzy mogą Wam pomóc, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych. Jeszcze jakieś pytanie się tutaj pojawiło. Czekaj sekundkę. Już tutaj ciężko przechodzę. O, czekaj. Czy odpowiedzi na pytania da się też. Będą w nagraniu, bo muszę uciekać. Będą, proszę nie obawiać. Czy będzie może następny live i o czym? No proszę, zobaczymy jeszcze o czym. Myślę, że live w kwietniu będzie o pasożytach jelitowych. Natomiast tutaj zobaczymy jeszcze, jaki będzie następny jeszcze w marcu. Natomiast tutaj, co my to jeszcze mamy? Aha, jest tu jakieś pytanie, proszę poczekać. Bardzo ciężko przechodzę menopauzę. Odstawiam plastry. Z naturalnych metod stosuję olejek różany i piję nasiona wiesiołka. Momencik. Czy jeszcze mogę tam... mam stany lękowe.
Których może. Tak, dlatego też no, sugeruję Pani dołączenie jeszcze preparatów ziołowych, bo tutaj oczywiście wisiołek tak, może być stosowany jak najbardziej. Olej grużany przyznam się, że nie używałem nigdy w przypadku menopauzy, ale jak u Pani jest skuteczny, to jak najbardziej można go stosować. Jest bezpieczny, pięknie pachnie. Natomiast, można tu oczywiście te surowce, o których mówiłem, stosować. Więc łączyć z tym, co pani już stosuje. No, jak się już niestety plastry przyklei, ten poziom tych hormonów jest wysoki, to bardzo trudno z nich się już wyzwolić. No, niestety tak to wygląda. Jakie zioła na odchudzanie? O, no właśnie, o odchudzaniu byśmy może porozmawiali. No na pewno będę. Dobra, ja zrobię takiego live'a na pewno odchudzanie, dlatego że już marzec jest, no to już trzeba będzie powoli te kurtki z siebie pościągać, no i wyglądać bez tych kurtek w sposób atrakcyjny. Zatem na pewno powiem Państwu o koncepcji terapeutycznej, którą my używamy i którą my rekomendujemy i o roli ziół w odchudzaniu, bo to o tym będzie mowa, na pewno sobie o tym powiemy. Jakie zielone odchudzanie? To będzie osobny temat, proszę Pani. Proszę poczekać. Zapalenie jelita, dobry temat. No proszę Panią, zapalenie jelit, ja ostatnio skończyłem na jelicie drażliwym to moje ostatnie wystąpienie. Natomiast no są, proszę Panią, choroby jelit zapalne i to są bardzo ciężkie schorzenia. To jest choroba leśniowskiego Crohna, to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I tutaj na pewno potrzebna jest interwencja lekarska. I tutaj nie chciałbym, tu na pewno dominującą rolę w tych schorzeniach mają leki syntetyczne. No chyba, że jest to stan remisji albo bardzo niewielkiego objawu, wtedy znakomicie sprawdzają się zioła. Takim produktem, który mogę Pani zalecić, to jest, musi Pani sięgnąć na ten profil facebookowy i tam będzie taka mieszanka ziołowa przeciwzapalna. Ona była używana i promowana przeze mnie, przedstawiona w chorobie wrzodek-żołądka dwunastnicy i w tym live'ie o refluksie. Także może Pani spokojnie z niej korzystać. Pacjenci, którzy stosowali tę mieszankę, są bardzo zadowoleni. Zarówno przy Crohnie, jak i przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Teraz tak, co tu jeszcze? Bardzo proszę o odpowiedź na wcześniejsze pytanie dotyczące suchości śluzówki. Jak to bardzo. Aha, no suchość śluzówek, proszę Państwa, nie jedno ma imię. Niestety czasami może się zdarzyć, że suchość śluzówek jest konsekwencją choroby, która nazywa się zespół Sjögrena. Zawsze zakładam, że osoba, która to mówi, jest dobrze nawodniona, pije dużo wody, a mimo wszystko są śluzówki, więc być może, że warto się odwołać do leczenia choroby Sjögrena, zespołu Sjögrena. Ziołowe środki były używane, są badania naukowe na ten temat, w chorobie Sjögrena. Nie jest tych badań dużo, bo to suche śluzówki to nie jest za częsty problem. I tym produktem, który tam się stosowało, to jest korzeń piwonii białej. Ekstrakt z korzenia piwonii białej ma generalnie dobre działanie w chorobach o podłożu autoimmunologicznym, a choroba Sjögrena jest taką właśnie chorobą. No, trudno mi tutaj Państwu specjalnie się do tego odnosić, bo to zupełnie inny temat, no ale powiedzmy, zazwyczaj stosuje się, my mamy taki preparat z piwonią, który używamy 2 razy dziennie po 2 kapsułki, chyba że pacjent nie toleruje takiej wysokiej dawki i ma na przykład łagodne biegunki, wtedy dajemy 2 razy dziennie po jednej, a potem powoli zwiększamy dawkowanie. Ale korzeń piwonii białej, jeżeli jest to oczywiście takie podłoże, bo jeżeli mamy inne podłoże, to trzeba coś więcej się na ten temat dowiedzieć. Proszę Państwa, więc to już odpowiedziałem. Odchudzanie to już było. Zapalenie mikroskopowe jelita grubego leczy się przez. No więc proszę Panią, bardzo proszę Pani czy Aguś, nie wiem jak tą. Proszę, żeby Pani zastosowała sobie ten preparat, tą recepturę, którą tutaj nie przedstawiałem, ale przedstawiłem ją na moich poprzednich webinarach. Mam nadzieję, że będzie Państwa zadowolona. No, gdyby się nie udało, no to proszę się skontaktować, będziemy coś radzić, żeby Pani miała poprawę.
Jeszcze raz Państwa zachęcam do książki, do tych książek. Naprawdę warto sobie zainwestować w te pozycje. Poza tym zachęcam też Państwa do tego, abyście jednak w przypadku problemów zdrowotnych mieli kontakt z lekarzem, bo to jest fachowy pracownik służby zdrowia i on widzi więcej niż Wy. Jeszcze ostatnie pytanie. Najpierw dopadła mnie depresja, później tarczyca i Hashimoto. No, wydaje mi się, Szanowna Pani, że chyba musimy się chyba indywidualnie skontaktować, bo tu jest wiele różnych problemów, więc jest Hashimoto, jest choroba autoimmunologiczna. Jest, proszę Panią, no depresja to inna inszość, ale też może tutaj wchodzić w tą całą konstelację. No tu trzeba indywidualnie dobrać produkty zielarskie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za liczne zapytania, za aktywność. Mam nadzieję, że te dwa tematy, czyli pasożyty jelitowe oraz nadwaga i otyłość, też zrobimy za niedługo. I będę Państwu tłumaczył kolejne po prostu kwestie. Życzę Państwu miłego weekendu, słoneczka w serduszku, jak nie macie ich na zewnątrz, bo ja mam. I do miłego zobaczenia.